cieszycie się, że macie czas tylko dla siebie, bo jest 9 chyba kandydatów na prezydenta Łodzi. Znaczy ja się nie cieszę, bo oburzam, po pierwsze to, że kandydaci są selekcjonowani, że nie są zapraszani wszyscy, co stanowi zaburzenie zasad demokracji i uniemożliwia kandydatom, może tym mniej popularnym, czy mniej znanym, zaprezentowanie swoich programów. Jestem jeszcze bardziej oburzona faktem, że urzędująca prezydent Hanna Zalewska nie uczestniczy w debatach. Jest to nie tylko... A nie zaproszono jej? Ponoć nie zaproszono. Była zaproszona, nie uczestniczy w debatach, ponieważ jest bardzo słaba merytorycznie i boi się, że ma z kim przegrać. Obawiam się, że pozostawiona bez urzędników w gronie innych kandydatów miałaby ciężką sytuację, ponieważ raz, że jest urzędującym prezydentem, musiałaby się pewnie z niektórych spraw tłumaczyć, a dwa, że tak naprawdę widać na spotkaniach z mieszkańcami, że rzadko kiedy mówi sama z siebie, zazwyczaj jak są pytania od mieszkańców, proceduje je na swoich urzędników. Także nie jest zdolna do tego, żeby wziąć udział w debacie publicznej. I do tego wszystkiego, proszę Państwa, lekceważę wyborców, ponieważ mówienie wyborcom w czasie wyborów, ja nie przyjmę na debatę i nie powiem Wam, co mam zamiar zrobić dalej, jest absurdem. Zasłanianie się wtedy spotkaniami z mieszkańcami na osiedlach jeszcze większym absurdem. Ja się cieszę, że Pani Prezydent po 8 latach zauważyła, że w mieście są osiedla, ale to nie jest konkurs na błyskotliwość, tylko to są wybory na prezydenta miasta. To nie może być argument do nieuczestniczenia w debacie publicznej. Także uważam, że wszyscy powinni być zapraszani i uważam, że wszyscy powinni uczestniczyć w debatach. A na billboardach Pani Zdanowski pisze, kocham Łódź. Pani Prezydent kocha Łódź, tylko kocha chyba ją po głowie. Co kocha, bo ja nie... Kocha ją chyba po głowie. Aha, bo tu nie słychać. Oczywiście uważam, że lekceważenie debat jest karygodne. Oczywiście jest to dla nas bardzo trudny moment, odpowiadanie na pytania podchwytliwe, odpowiadanie na pytania mieszkańców również, ale to jest bardzo ważny element demokracji, taki zasadniczy, tak? Więc tu powinien być każdy zaproszony i każdy być. Na każdej z debat. Przyzwyczajony, ponieważ przez ostatni rok robiliśmy 12 debat, jedno na miesiąc, od maja 2017 do maja 2018. I na każdym z tych debat, bo ja nie decydują, zapraszaliśmy Panią Prezydent Hannę Zdanowską i na żadnej z nich nie było. Więc ja już trochę się przyzwyczaiłem. Natomiast bardzo się cieszę z tego, że media, ale również środowiska akademickie podejmują inicjatywę organizowania debat w Łodzi i zapraszania na nie kandydatów. Po prostu uważam, że takie debaty są potrzebne, a więcej uważam, że kodeks wyborczy powinien być zmieniony na taki, którym jest obowiązkowe pojawienie się przynajmniej w mediach publicznych na debacie poszczególnych kandydatów, czyli obowiązek i przymus. Ja bym może tutaj powinna być zastosował. Jedna taka główna debata, bardzo poważna, tak, z dużymi przygotowaniami, transmitowana na wszystkich. Pan jest kandydatem Związku Łodzian, tak? Ja jestem kandydatem no tam, z 15 i 20. A to dlaczego ta odznaka taka? Chciałbym jeszcze dodać... a propos debat, że brakuje nam debat w okręgach. Wczoraj była inicjatywa Klubu Sąsiadów Przystanek w okręgu nr 6, oddolna inicjatywa, zaproszono do poszczególne jedynki kandydatów z okręgu. Więc aż się prosi, żeby było takich debat więcej, że nie tylko kandydaci na prezydenta powinni dyskutować, ale również w okręgach.